Dzisiejszego letniego przedpołudnia Paweł Wieczorkiewicz i Marek Urbański wyjaśnią Państwu, skąd się wzięło i co oznacza powiedzenie plecie jak piekarski na mękach. Panowie, warszawski sąd okręgowy odroczył rozpoczęcie procesu Andrzeja Lepera, który jest oskarżony o pomówienie 5 polityków w Sejmie. Sąd uzyskał potwierdzenie, że lider samoobrony przebywa od poniedziałku w szpitalu. Obrońca Lepera, mecenas Henryk Dzido, powiedział wcześniej, że lider samoobrony trafił do szpitala w związku z, i tutaj cytuję, sytuacją między katarem a wypadkiem. Przyznam szczerze, że nie bardzo rozumiem, o jaką chorobę tutaj chodzi. Tego to chyba nikt poza mecenasem Dzido nie rozumie. Tego typu wypowiedzi nasi przodkowie zwykli byli określać dość dosadnym przysłowiem, mianowicie plecie jak piekarski na mękach. Hola, hola, Maruch. Mnie się wydaje, że przesadziłeś. Też myślę, troszkę inna sytuacja biednego mecenasa, jednak nikt na męki nie wziął, a piekarskiego tak, ba, więcej powiem Państwu, piekarski sobie na to zasłużył. Tak, zasłużył sobie na to piekarski, dlatego że się zupełnie na poważnie zamachnął na Zygmunta III Wazy. Nie wyszło mu, jak wiadomo, bo Waza żył jeszcze długie lata później. Ujęto tego biedaka na miejscu. No i za zbrodnię usiłowania królobójstwa, oczywiście zgodnie z ówczesną procedurą sądową, usięto na tortury. Tortury musiały być okrutne, skoro ten piekarski i jego zeznania stały się później przysłowiem. Podobno bredził zupełnie od rzeczy. Rzecz tutaj zupełnie była dość istotna. Przypomnę, że to był okres napięć polsko-szwedzkich, starań Zygmunta III nieudanych o utrzymanie korony szwedzkiej itd., itd. Było silne podejrzenie, że jednak jest to człowiek opłacony i że idzie o spisek. Więc tortury były w jakimś sensie, zgodnie z ówczesną filozofią prawa i polityki, uprawnione. Umiera oczywiście strasznie, bo się pamiętam, rozerwano go końmi. Tak, było na koniec. Wyjątkowo nieprzyjemnym. Ale wtedy już nie pluć, zdaje się, tylko, że tak powiem, na przesłuchaniu wstępnym zaznawał cokolwiek nieskładnie. Jest to o tyle ciekawe, że co było Rzeczpospolitej Polskiej nie powiedzieć, to tradycji królobójstwa u nas raczej nie było. I królami pomiatano, królów się nie słuchano. Skutki były negatywne, bo jako historycy wiemy, że gdyby kilku z nich odgłowić, oczywiście, by wyszłoby prawdopodobnie na lepsze, no ale niestety tak się utarło i tym się szczycimy.